Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrza, to kolejny odcinek z mojej serii Wasze epickie bitwy. Dzisiaj gramy sobie czołgiem S100, oczywiście z trollem. Zrobiłem tu 3 kile i blisko 5000 damage na mapie Linia Siegfrieda. Bitwa spotkaniowa, bijemy się o flagę. Zwiększamy prędkość, bo to nawet jest sam początek. I tu bardzo ładnie wybrałem. Kiedyś jechałem tu blisko, ale od jakiegoś pewnego czasu dalej. A tu fałka była. Widzicie tu? Teraz. Jej nie trafiłem. Bardzo dziwne to było. Zapomniałem, że tu fałka była. Wszystkiego nie pamiętałem. Chyba obiekt już ściągnął za dużą liczbę uszkodzeń. W końcu tutaj pojechałem. Miałem jechać gdzie indziej. Ale tu zobaczycie. Epicki strzał. O! Akurat w gąski. Co do milimetra. I zadało uszkodzeń też. Myślałem, że kurde, nie trafiłem, niepotrzebnie strzałem, a tu weszło się, tak zdziwiłem. Jednak tu pojechałem zazwyczaj tu, ale teraz chciałem tam pojechać, zobaczyć jak tam będzie, czy lepiej, czy gorzej, zazwyczaj tu jechałem. Ale chciałem zaryzykować, żeby bitwa była ciekawsza. Widać, wylosowałem je bardzo ładnie. Na tych czołgach, na początku tutaj. Tutaj Arta miała obstrzał i zobaczycie śmieszny strzał artylerii. Patrzcie na życie, jest 2700. Zobaczycie śmieszny strzał artylerii i w tą stronę, na początku, na podstawowych pociskach. Tu już coś mi wyświeciło i walnąłem 703. Tam odbicie od Conclusion Conqueror. Nie pamiętam co to był za czołg, z myślnikiem nazwy nie mam rozszerzonej. I tu chciałem jeszcze, a tu mnie oszukali ładnie. Widzicie, jest ten czołg, tu by wyjechał, już bym go ściągnął, ale coś się stało w tym momencie. Zobaczycie może. O, widzicie, tutaj się odwróciłem i przyjechał. O, tutaj widzicie, wyświecony i zaraz zobaczycie, jak Arta celuje. O, widzicie? 46 uszkodzeń, niezłe jaja. Nigdy tak na arcie nie miałem uszkodzeń. Albo ponad 150 na 700 na najsłabszym dziale, albo 150, albo w ogóle nic. Chyba że jakiś moduł uszkodzony. Jechałem teraz na czołg S100. Tutaj widzicie, tutaj nieźle się ustawi. Tutaj bardzo będzie szczęśliwie. Bo widzicie co tu się dzieje. Widzicie jak się ustawił i 700. On chyba ma to słabsze działo, ale w końcu nie wiem. Jest tak, że trzeba nabić trolla. O, tu właśnie, dziwny ding. Tak, o, ładnie wycelowane. I tutaj powinno przebić. Mimo takiej słabej penetracji powinno przebić. Dodatkowo jest czołg S100, trzeba nabijać lufę, ale jak się ma czołg VKK, który ma identyczne działo jak stówka, w drugiej kompanii czołgów 10 tysięcy graczy testowała, jednak się nie załapałem i bardzo chciałem teraz mieć, to wtedy nie musimy odblokować tego działa od stówki. O, tu już mnie atakują, widzicie jak przeładowanie 300, tu chciałem przeładować, ale w końcu taki się nawinął, to zobaczycie jak teraz ładnie pojadę. Oj, widzicie, i pyk, to działo przebija przez wszystko, przez murki i tak dalej, zadając uszkodzenia bez penetracji pancerza, więc to się nadaje. A więcej o tych pociskach, balistyce, różnych motywach gry będę mówił. Tutaj mi już chciałem zwalnąć, ale ściągnęli mi. I tutaj kawu i ładnie gąski. Akurat przeładowałem pocisk 733. Dalej jechaliśmy, myślałem, wtedy już wiedziałem, że bitwa będzie wygrana. Tutaj kąt, side scrapek. Tutaj ten czołg, chciałem go killnąć, no ale kurde, zwiałem i bardzo żałowałem. Ale mogłem go równie dobrze niszczyć. I tutaj bardzo szybko przejechał, gdy się nie spodziewałem. Bardzo szczęśliwie. I tutaj KW4, ja chyba jechałem już. Jechałem, coś mi się stało. Tutaj czołg, o widzicie, tutaj ładnie. I artyleria.
też ładnie uszkodzeń. KW4. Się nie udało wcześniej zadać mu większych uszkodzeń. To mu chyba 580 życia. 11-4 to już musi być wygrana przy takich czołgach. Zazwyczaj 94% szans. I jedziemy jeszcze, będzie. Jeszcze będzie chyba zabawa. O, widzicie Arta, tu epicki strzał. I akurat jeszcze weszło. Nie wiem jak to zrobiłem, ale podejrzewam, że może wejść. O, tutaj jeszcze niestety ładowałem, abym go tak ładnie za 700 trzasnął. To już się nie udało, ale jeszcze jeden czołg. Widzicie? No to wszyscy jadą po ten czołg, już mamy 3 kile. Tutaj myślałem, że gdzieś się zatrzyma, tego urżnę na ślepo chociaż, ale się nie udało. I bieganina się rozpoczęła po ten czołg. I zniszczony akurat. Myślę, że różne motywy z tej bitwy wam się podobały. Nazwę to bitwę, powiedzmy, niewiarygodne szczęście. Albo dziwy i szczęście na przykład. I myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejny odcinek z tej serii. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!